Cześć, siemanko moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku z oficjalnego otwarcia Energylandii w 2022 roku. Dostałem w ogóle od nich takiego boksa i nie wiem, czy się już nie zaczyna. Może troszeczkę za późno zacząłem nagrywać, więc boksa wam pokażę za chwilę. A teraz zobaczmy, jak wygląda otwarcie. Patrzcie, te bramy się otwierają, to są ludzie. A my byliśmy, jak już były zamknięte. Dobra, nie chodźcie tam bliżej, bo trzeba to w końcu dobrze nagrać. To jest Chris Kuider, Dawid. To jest Chris Kuider, moi drodzy, był nie na vlogu. Taka prawda. Nagrywa jego przepowiedź. Dobra, no trzymamy go nie na vlogu. Energylandia, energy. Hello darkness, my friend. Energylandia, Energylandia. Siła zabawa przez duże Z. Nie, teraz się zbieram się do góry i wszyscy razem do maszyna. 2 minuty. Co robimy? Ej, szampan gdzie jest? Pijemy szampana i idziemy zanieść. Szampan, szampan. Szampan leni się. Dziękuję bardzo, ale cię ręce zimno. Musimy wznieść toaz za nowy sezon w Energylandii. Żeby wyświetleń było więcej. Moi drodzy. Tak? Tak. Tego... No dobra, stuknijmy się. Karol, pomysł. Żeby się pomysły nie skończyły, żeby widzowie teraz suma zostawili i Kinga już wypiła, także pijmy. Mamo, nie jestem alkoholikiem, to jest bezalkoholowe. I tak długo pierwszy raz jesteśmy na otwarciu, tak, w sensie, że zostaliśmy do samego końca. Pamiętam, że nawet nie wypiliśmy szampana, tylko po prostu zrobili bum i nas już nie było. Bo był czerwiec, było ciepło, a teraz się czułem, jakby było Winter Kingdom, jest śnieg, jest zimno. Powiem wam, że nawet na Winter Kingdom jest tak zimno nie było. Minus chyba jeden. To jesteśmy właśnie w restauracji na dziecińcu, tak, dalej jesteśmy na dziecińcu. Kurde, rekordy tu bijemy, światowe. I co? Zobacz. Pokażemy wam... Ja pokażę. Co dostaliśmy w środku? Był włączony na jedzenie, opaskę, wejściówkę. Dostaliśmy taką opaskę jeszcze na głowę. Później mamy worek. I wadze cukrowe. Ale się to pokazać, to jest tak ładnie włożone. Przepraszam. Watę cukrową, zobaczcie. Są trzy rodzaje waty, czyli idealnie dla Dawida. No ja jestem takie słodziutki, to dostałem wszystkie. No to w sumie ja dostałem, ale może się z wami podzielę. Prawie są trzy, idealnie. No właśnie. I będzie dużo zdjęć, bo mamy fotowalkę. Chodźcie. Oks. Zbieramy się. Uwaga, uwaga. Idziemy na Hyperiona. Czyli zaczynamy tak samo sezon jak w tamtym roku? W tamtym roku poszliśmy... Z Dawidem tak zaczynamy. Nie, byliśmy raz na otwarciu i poszliśmy na pierwszą, powiedzieli, że o, taka fajna, to była Zadra. A, no to w tym roku Hyperion. Jezu, co innego by mogło być, no. No nie wiem. Zobacz, Karol. Trochę... O, więcej szafek. Więcej szafek.
Do jakichś innych. I ładnie pachnie rosołem, czujecie, co? Tak. Pachnie rosołem. Wybierzemy sobie w takim razie GoPro i widzimy się na pierwszym Hyperionie w tym roku. A ogólnie to już Hyperion jest to któryś pewnie. Ale idziemy. Jak widzicie, pełno ludzi na Hyperiona. No bo pogoda jest jaka jest, ale trudno. My idziemy, będziemy pewnie na nim sami, przejedziemy się i będzie na pewno ciepło. Kurde, ostatnio jeździliśmy w Dubaju, było 30 stopni na kolejkach, a teraz minus 1 idziemy na kolejkę. No, nienawidzę tego, ale trudno. Chodźcie, chodźcie. Oczywiście na pierwszego. Jesteście gotowi? Jesteśmy gotowi na kosmiczną przygodę. Ogólnie fajny jest ten wyciąg, bo tego nie było w Dubaju, żebyśmy tak wysoko wyjeżdżali, później żeby był spadek. Raczej wszystko w Dubaju odbywało się na zasadzie jak jest abyssus, czyli że najpierw mieliśmy przyspieszenie, za tym troszeczkę tęskniłem, powiem wam. I nie było tak zimno. Klasyczny roller coaster. Ja pierdzielę. Ale jest mega. Ale zimno było. Jezus Maria, Kinga, jak ty wyglądasz? Ja pierdziel. Ale Armagedon. Bo mi spadł kaptur, jak zjeżdżaliśmy. Jezus, tak mi zimno. Ja tylko czekałam na moment, aż ten wiatr będzie taki w moją stronę, żebym tak zasunęła to. Jak nie zimno. Nie, to tu się stanęło się. Ej, nigdy nie przeżyłam takiego bólu na kolejkach. To tak cała skóra boli. No, to jest bardzo nieprzyjemne, gdy jest nie zimno. Nie, jak jest tak zimno. Pójdziemy się teraz zagrzać, także widzimy się w końcu w ciepłym miejscu. A co robisz, żelki? Pijemy watę. O! Jak szczela. Ej, ładnie pachnie. O nie! No cała klejnota. Ale bardzo ładnie pachnie. Ale nie pachnie taką ciepłą kolą. To się je? Nie. Oddaję się znajomym. Może będę zajmować. Znaczy kochani, my jesteśmy właśnie w Egipcie. Przylecieliśmy, bo była fajna okazja na all inclusive, wycieczka last minute, tylko 800 zł, więc pogoda no nie dopisuje. Dobra, a tak całkiem poważnie, to jesteśmy właśnie pod nowym kinem. W sensie jest odświeżone, nowy budynek, nowa piramida. Mówiliśmy wam o tym już we vlogach. Podczas zimy pójdziemy do środka, zobaczymy, czy coś się tam zmieniło, czy jednak tylko została zmieniona na zewnątrz. Zrobić tak, czy to znaczy odwrót? Nie wiem. Jakieś takie... Skomplikowane te hieroglify. Skomplikowane znaki, wiesz, to jest tak jak dziewczyna ci daje znaki, ale ty ich totalnie nie rozumiesz. Dokładnie. To są takie same znaki w Energylandii. Nie wiem, czy to znaczy, że trzeba obejść, czy iść z drugiej... Nie wiem. Tutaj. No ja nie lubię takiego. No ja nie lubię takiego kina. I będzie pryskać na ciebie wodą. Ciekawe, czy... Nie lubię wody. Ciekawe, czy to będzie jak w Dubaju. Pewnie nie. No ale... Dobry. Ej, macie pomarańczowe czy czarne? To jest wodne, to sobie przypomnę. Ja mam czarne. Czemu to jest taki dym? Nie wiem. To już czarne? Jeszcze. O, on będzie fajnie. Idziemy na środek. Ej, chyba się zmieniło, no nie? Nie pamiętam, to szczerze. Ale nie na samej górze, tu. Bo to zmieniła się ta sala, tak? To było kiedyś inne? Nie, sala jest. Dopiero filmy się będą zmieniać w sezonie. Tego sezonu. My na razie są te, co były. Dobra. Ale i tak macie horror teraz. Horror? Horror? O, fajnie. Będziemy się bać. A miałem się ochotę chodzić do kina, że ty? No to jesteśmy, Kinga. A czemu tak dziwnie się widzi? No bo 3D. Okej, zaczynamy sens. Ja się mega śmieję z Kingi, bo cały czas krzyczy. Dla mnie wyglądasz jak prezes! Nie słyszałem. Wyglądasz jak Tony Stark! Jakie to jest śmieszne! Spoko! Na
Jak tam? Zimno? No bardzo fajnie. Zimno, pani zimno, mi powiedziała, że mam bardzo fajną opaskę. Napiszcie mi w komentarzu, że mam fajną opaskę. Fajną masz. Ja ci napiszę. Czy wiecie, kogo to jest? To są uszy. A kogo uszy ma Dawid? Nie zgadujcie. Nie ma, nie ma uszu. Teraz robić animatorami rzeczy, które już dawno, chyba 2 lata nie było tylko w Energylandii. A on zawsze opowiadał, że lubi się tym bawić i że umie, więc zaraz zobaczymy, jak umie. Nie. Karol, ale nie spędzimy tu codziennie po 2 godziny. Czekaj, jak to by się robiło? Jakieś... No, nie pamiętam, jak to się robiło. Chcesz się trochę potwierdzić, wiesz co, my pójdziemy, a ty sobie tu zostań. Ja, uciekamy? Nie na marszala, panie może zrobić... Nie, że ty też się tak nauczysz. Chcesz się nauczyć? Ja się ostatnio jojo nauczyłam. Wow. Nigdy nie umiałam jojo, a Karol mnie nauczył. No to super. Pierwszy raz. Wow, udało się! Brawa! Ale jesteście! Ale wtedy pokazał na mnie, żeby nie było, że nie złapałeś. Wow! Znajdujemy się właśnie tuż obok strefy Sweet Volley. I jak widzicie, znowu powstają nowe budynki. Jest to niesamowite, w jakim szybkim tempie oni to tutaj wszystko budują, tam kolejka Choco Chip Creek, chyba to dobrze wymawia, ale jeszcze jej stacja nie jest skończona. Mam nadzieję, że wyrobią się do wakacji, a to co teraz tutaj widzę, to jest za wami, znaczy przede mną, to moi drodzy, nowo powstający diabelski młyn. Widać go już? Tak. Widać go już. No i na to czekamy, jednak spróbowaliśmy podobnego diabelskiego młynu w Dubaju, który też miał ponad 50 metrów. Kapsuły były zamknięte. No i wiem, że to nie zrobi na nas żadnego szału. Po prostu fajnie, bo będzie można popodziwiać sobie park z wysokości. Trochę wyższej niż chyba Tsunami Drop, bo nie mam pewności. Więc okej. Dobrze, że to będzie i tyle. A my po prostu teraz pokażemy wam przebitki. Jak to wygląda tak ładnie. Put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We could spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute, take a minute, take a minute to calm down. But I feel like... Dawid wpadł na genialny pomysł, że pójdziemy właśnie na te smoki widokowe i zobaczymy, jak to wygląda. Ale wie, tam się... Kinga bardzo się cieszy z tego powodu, że idziemy na kolejną atrakcję, bo jeszcze nigdy nie była na tych smokach. Jedziemy. Kinga, podołuj! Nie mówię, patrz, nie da się! Ja bym się nogi... O, dzięki, że nie uderzyłeś jeszcze kamerą, patrz! Gdzie ja mam nogę, w co podnosić? No trzeba było siąść sobie na środku, jak ja, nie? No ty się próbowałeś, ja chciałem środek! Iść na wóz! Nie! Tak, jeszcze się pokuźmy na tej kolejce. Specjalnie pewnie powiedziałeś, że na środek, żeby nie próbować. Ładnie to tutaj wygląda, także moi drodzy, nie oglądajcie nas. Wiemy, że jesteśmy piękniejsi pewnie niż te kolejki, ale pokażemy wam też nową kolejkę. Nową strefę, bo ładnie sam wygląda. You can sleep in while I make breakfast, watch cartoons and talk about exits. And if you're happy, stick around. I just feel like this is worth the risk. I never felt a fire like this. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you around? I just feel like you need to. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to. Moi drodzy, właśnie za mną widzicie pierwszy element powstający do budowy koła. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, pewnie nie. Pierwszy element, z którego powstanie koło. Diabelski młyn. Właśnie teraz zostaje tam umocowany. Myślę, że na pewno szybciej zrobią diabelski młyn niż nową strefę, więc liczę, że już może w czerwcu. W czerwcu coś otwierają? Myślę, że raczej nie, dopiero w lipcu diabelski młyn. A pewnie nowa strefa dopiero po wakacjach. Idziemy na coś jeszcze? Chyba za bardzo p***. No. Bo jest tutaj... Nie, jak was, ale mnie Hyperion tak wymęczył. My byliśmy tylko na Hyperionie i w kinie, nie? No i przyszliśmy na tą strefę, nie wiem po jakiego czorta. Nowe miski, widzisz? Jo. I nowa gra, bo tego chyba tu nie było. Dzień dobry! Czy pani rozdaje te miski za darmo? Nie
A jak rzucę kolegom i on tam zostanie w tym pudełku, to tak może być? Chociaż to... Trzeba go wpuścić ode mnie. Kolegę czy Miśka? Nie, kolegi nie chcemy, Miśka chcemy. Tak, o Kinga chcesz pluszaka? O, jak ty pan? Próbuję. No i widzisz? Dzięki. Nie udało się. Doszliśmy praktycznie na sam koniec na strefę Aqualantis, gdzie za bardzo zmian nie widzę. Nie rzucaj wam śniegiem! Ogólnie z fajnych rzeczy to to, że jest bardzo dużo nowych szafek. I to jest naprawdę duży plus, bo ich brakowało. I kolejny plus to jest to, że te szafki tutaj są tanie. O, i kolejne nowe rzeczy. Czyli co, możemy obejrzeć zdjęcia i nie trzeba je kupować tam? Tak. 17 zł teraz kosztuje zdjęcie, też poszło do góry. Ale z tego co jak byłem, no... Widzisz? To jest coś, no, że jeżeli mamy voucher na te zdjęcia, to nie musisz tam stać, tylko możesz tutaj. O. Spoko. Trzeba mieć aplikację. 17 zł tutaj za zdjęcie, w Dubaju to był koszt około 80 zł i to za jedno. I nie było nawet kodu QR do internetu, także... Po tym co tam widziałem w Dubaju, to tutaj wszystko mi się wydaje tanie. Łącznie z jedzeniem, ze zdjęciami i ze wszystkim. No super, mamy święto, mamy moi drodzy. Święto Bożego Narodzenia tak. I Winter Kingdom. Jest mega, mega zimno. Kwiatki przynajmniej zdążyli zasadzić. No i jeszcze nie zdążyły zmarznąć. No. Ale to raczej nie zmarznie. Bronchida. Moi drodzy, ja wam chcę coś pokazać, ponieważ było coś super w Dubaju, co mi się mega podobało i zauważył, że tutaj w Energylandii też chcę. Zobaczcie. Banany. Banany ostrzegawcze przed tym, że jest śliska podłoga. To właśnie było na każdym kroku w Dubaju. No i tyle. Koniec, kropka. Nie to! Jest, góralek! Proszę, możesz sobie zabrać góralka. Jest, udało się! A wy nie chcecie góralka? Nie. Czemu nie chcesz? Dziękuję. Nie było w ogóle oszukiwane. Boję się, że to kompletnie uruchomię. Moi drodzy, z tego miejsca żegnam się z wami z oficjalnego otwarcia Energylandii 2022. Mam nadzieję, że będziecie ze mną przez ten cały sezon. Nie tylko tutaj, ale również w innych parkach, bo takie filmy będą się pojawiały. W tym roku lecimy grubo. Nie zostajemy tylko w jednym parku, ale jako, że to jest odcinek z tego parku, to dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, zostawiajcie suba, lajka. No i na razie. Cześć.